teraz specjalnie dla naszych nadzwyczajnych gości. Wiedźmina Geralta, jego uroczej partnerki Shani, muzykanci zagrają coś dla zakochanych. Wreszcie będzie coś do przytulania. O, Shani, czas, żebyś poznała moją romantyczną naturę. Całkiem nieźle sobie radzisz. Przy takiej partnerce nawet krzesło potrafiłoby zatańczyć. Jesteś też bardzo skromny. Staram się, ale jak trzeba, to potrafię działać z fantazją. Co za mieszanka. Kobiety pewnie to uwielbiają. No, nie chwalić się. Tak, z ciekawości, powiedz, ile ich było? Sporo. I to nie byle jakie czupiradło, ale naprawdę kobiety z klasą. Oczywiście żadna z nich nie dorastała ci do pier. Zdaje się, że muzykanci kończą grać. Wiesz, jak prawdziwy tancerz dziękuje swojej partnerce? Chyba nie. Zwariowałeś? Zwariowałem. Na twoim punkcie. Umówmy się tak. Mówić sobie możesz co chcesz, ale ręce trzymaj przy sobie. Dobrze? Nie gniewaj się, ale nie mogłem się powstrzymać. Ach, nie gniewam się, ale następnym razem nie rzucaj się tak na mnie. Jak wiesz, długo pościłem, ale dobrze. Następnym razem zapytam. Shani, mogę cię pocałować? Jesteś niemożliwy. Mogłabym teraz chwilę porozmawiać z Geraltem? No po co? On nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to nudzisz. Bardzo cię proszę.